zaczynały montować silniczek 4011 Ursusa. Tu już mamy wałeczek rozrządu wsadzony. Nowy. Ładnie na czopach siedzi. Tuleje są już wsadzone. Teraz będziemy montować wał korbowy. Wał korbowy tutaj już ma przygotowany, wyczyszczony, wydmuchany. Zaślepki tutaj poprzeczyszczane. Wszystko. Tutaj mam już wsadzone pierścienie oporowe na stopie, bo sobie pasuje je tutaj. Chciałem zobaczyć, jak to ze szlifierni przyjechało, czy trzyma wartości, więc jest ok. Tutaj szczelinomierz 0,10 mamy i jak go tutaj dobrze, o ciasno wchodzi, dobra. No ładnie wchodzi nam tutaj szczelinomierz, o, elegancko, ładnie się kręci. Luz mamy produkcyjny 0,10 utrzymany, więc wszystko superancko. No i teraz będę tutaj zaraz tutaj ten wał montował. Dobra, mamy już paneweczki oprawione na młożach i teraz posmarowane już są olejem, ładnie widać olej. O, tam pójście do światła bija. Teraz będziemy zakładać wał. Tu już mam wał przygotowany. Panewki na stopach też już są. Będziemy pomogli. Wał obsadzony. Mamy pozabezpieczany, przykręcony. I wał ma się obracać ręką. Bez żadnych zacięć. Zobaczcie, on ma płynnie się zatrzymywać. Się wyrówna ładnie. O. Tak ma wał się obracać. To jest właśnie zgodnie ze sztuką zrobienie szlifów, dopasowania panewek, osiąganie. A pamiętacie, przed rozebraniem jak się wał przycinał, nie szło śrubokrętem. Tutaj śrubokręt miałem wsadzony między kołek, a tutaj czop wału. No i kręciłem i on tak za każdym razem tak pstryk mi robił, nie? Tak przecinał się. I znowu ciężko przecinał się, nie? No a teraz jest miodzio. Pięknie się wał kręci. Coś pięknego. No. To teraz co? Przystępuję. Aha, wał przykręciłem z siłą jakieś 11,5 kg, nie? 110 Nm jakoś. Coś koło tego, nie? Niecałe 12 kg wyszło. Na kluczu. I wystarczy. O, główne stopy to maksymalnie do 120 Nm to kręcamy. Nie więcej. Nie ciągniemy tu za dużo, bo to nic nam nie da. No. Jedziemy teraz. Będziemy go odwracać i będziemy jechać z tłoczkami. Tłoczki już mamy uzbrojone w pierścienie. Ładnie je tutaj składamy w tuleje. Przy montażu tulei, czy tłoków do tulei, należy pamiętać, aby dobrze naoliwić i wetrzeć ten olej w tuleje, żeby ona tam w tą chonownicę, te ślady po chonownicy tam co są takie, żeby ona dobrze tam weszły, ten olej. Tłoki też obficie muszą być naoliwione przed montażem tutaj. Pierścienie ustawione, żeby na mijankę były, żeby nie były zamki jeden pod drugim. To jest bardzo ważne. Ja ustawiam z reguły tak, że ustawiam w tej płaszczyźnie, jak jest silnik, to tak ustawiam jak swożnie, dlatego że po tych stronach tłoka wzdłuż swożnia najmniejsze siły występują. Największe występują siły z tej i z tej strony. Szczególnie z tej strony, dlatego że silnik kręci się w prawo, korba idzie w tamtą stronę. Tu, w tamtą stronę idzie korba, nie? I odpycha tłok w tą stronę. Szczególnie ta strona jest narażona, jak kompresja pcha i w tą stronę odpycha to, więc z tej strony. Unikam tutaj zamków, aczkolwiek i tak pierścienie przekręcają się. Obkręcają się, bo to już jest sprawdzone. Ja sobie zapamiętowałem, jak jest założony.
na przykład pierścienie i potem przy demontażu silnika następnym sobie sprawdzałem na przykład gdzie jest pierścień lub ewentualnie, bo widać nawet jak się na dół tłokiem ściągało, to zostawiał ślad zamka, nie? Są zostawiane te od góry na przykład od pierścienia tutaj chromowego, nie? Na przykład zakładałem go tak, a później się okazało, że był przekręcony 45 stopni. No i co tu jeszcze? Pierścienie w tych granicach tutaj, no mianki daje, nie? Czyli jak tutaj jest, tamten jest z tamtej strony, to później ten tu, później tutaj ten z tej strony. O, tak jak tu, nie? I znowu ten jest tam, nie? No. Dobra, montujemy dalej. Do takiego obsadzania tłoków w tulejach używam takiej opaski. Bardzo fajna, funkcjonalna jest. Do różnych typów silników ona pasuje. Spinamy pierścienie, jak już wcześniej ustawimy zamki, tak jak wspominałem. Spinamy pierścienie tą taśmą praktycznie tak do końca, jak już nie będzie miał oporu. I bierzemy trzonek, ja mam tu taki z izolacją. O, zobaczcie, i dookoła opłukujemy ładnie garnuszek. I on nam wchodzi. Nawet słychać, co który pierścień, o, teraz o, ładnie dookoła. Tutaj o, taśmę lekko dobijamy. O. Pięknie, jest. No i mamy już wszystkie cztery garnuszki obsadzone w tulejach. I możemy teraz odwracać sobie blok i będziemy łapać korby. No dobrze. Wał mamy przykręcony, zabezpieczony, korby też. Korby dociągamy z siłą 85 Nm. Tu jak nie zgra otwór czasami, to można lekko przyciągnąć tam. To nie zaszkodzi. Ważne, żeby nie było słabiej dokręcone. Więc tutaj uczulam. No, tu ładnie pozabezpieczane. OK. Blachy też pozabezpieczane. Wał się kręci. Teraz trąb, pierścienie tam nie na gładziach. Także. No, teraz będziemy przeciwwagi montować. Montujemy przeciwwagi. Przy przeciwwagach trzeba zwrócić uwagę przy montażu, bo one mają śruby obsadzone tutaj otwory niesymetrycznie, tak jak widać, są bliżej jednej strony, a to dlatego, że jak montujemy tu przeciwwagę, o, to ona tutaj ma licować z wałem od strony stopy głównej, a tym tutaj ma wystawać tutaj, ja tu może przyświecę lampką, o, ona ma wystawać, ktoś by pomyślał, no nie, no bo przecież tam korba chodzi i tak ma być. Ma wystawać od tej strony. Także należy pamiętać przy montażu przeciwwag, bo one poznaczone z reguły są. Tutaj mamy numer 2 oznaczenie na przeciwwadze. No i jakby się odwróciło ją czy coś, bo ona tak naprawdę jak ją odwróci tu z tej strony, ona tu wejdzie, nie? Tak jak zamontuję, ale tam teraz później może haczyć. I może obcierać, nie? Ona tutaj tak nie może być. Nie może być tak. Musi być tak. Zawsze trzeba pamiętać, że od strony stopy głównej ona licuje. O. O, coś takiego. A tutaj ma w stronę korby wystawać. Tak samo tu z tej strony jest, nie? No, widać ją tam w głębi. O, ona jest przesunięta. O, względem wału ładnie tutaj widać, jak wystaje próg przeciwwagi w stronę korby. A tu ma licować z tej strony, bo tu znowu by haczyła, nie? Tu jest tak mało miejsca, że o, tutaj teraz widać między blokiem a przeciwwagą. Tu raptem jest może 3 mm, także ona tu by się nie obróciła. No, to taka mała uwaga. Tutaj w tych przeciwwagach, w tym wale nie było zabezpieczeń, bo to był nowy wał tutaj w tym silniku. Nie było zabezpieczeń w postaci blaszek,
i my jako takich też nie dajemy. Są to oryginalne podkładki sprężynowe, szyły w klasie 8. I daje naklej do gwintów dodatkowo. I to będzie trzymać. Nie ma co tutaj wdziwiać. Także już mam posmarowane tutaj gwinty. I będziemy teraz przykręcać. Przekichagi dociąga z siłą około 10 kg. 9-10 kg. Czyli tak 95, powiedzmy 98 tonometrów. Mocniej niż instrukcja zaleca. Instrukcja zaleca tutaj po 5 czy 4,5 kg bodajże. To jest jakiś absurd dla mnie. Więc tu mamy naklej do gwintów. O, i na podkładkach sprężynowych, karbowanych. O. O, tak. Coś w tym stylu. Dobra. 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 Tak i ciut, nie? Dobra. No i tak zostawiam. Nie wiem, czy pamiętacie, jak rozbierałem silnik, to palcami się odkręcały praktycznie, nie? Ja przykładałem tylko klucz i zapałem tak fajką i one szły, nie? No ale jak sobie ustawiłem klucz na 5 kg, na 50 tonometrów, no to wiecie, ósemki się tak ciągnie. Uważam, że jest to jednak trochę za mało. Może jakby blachami zaklepywał, to może i by to było, ale ja nigdy tak nie ciągnę. Ja zawsze ciągnę około 10 kg, podobnie jak korby. Tak i przeciwwagi ciągnę. Bo to musi być, to jest śruba 14, także ona też musi być dociągnięta. Tu jeszcze jest naklej do gwintów, są podkładki sprężynowe. One były oryginalnie też tak na tym wale zakręcone. Bez blach, więc też tak samo zakręcam, z tym, że już dociągam odpowiednio z momentem i no i naklej do gwintu, żeby mieć pewność, że to będzie trzymać. No, tutaj już mam odrzutnik zamontowany i zaraz będę ustawiał pokrywę na odrzutnik tutaj i w szczelinomierze przelecę, zobaczę, jak ona mi tutaj na surowo wchodzi, a później ładnie u szczeleczka i cyk, nie? Tutaj udało się koledze zdobyć filtry, te filtry oryginalne będziemy zakładać tutaj do tej 40 i zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tu jest po prostu jeden wielki mazut, zero drożności na sitkach, jedna galareta, po prostu masakra. Te silniczki jeszcze chodzą i kręcą, masakra. Ludzie tu nie dbaluchy są takie, że po prostu ja nie wiem, ja to bym po prostu brał jakiegoś kawał lagi i tak prostował na nim, że na jednym i drugim. Te czyściejsze, bo to jest ten drugi, on troszkę mniej puszcza, bocznikowy tak zwany filtr przelewowy, to ten mniej. Ale ten, co tutaj idzie na pełną szprycę, to jest po prostu zajezdnia. To jest po prostu zajezdnia. Wziąłem się za tą ten spornik filtra, te filtry. Zacząłem tu już ładnie mówić ten baniaczek. Tam resztę mam, ale wziąłem się za to, bo chciałem sprawdzić po prostu, co tu się dzieje z tym zaworem. Tu już mam kulki różne i tak dalej, bo jest masakra. No. Już to, co przewidywałem po prostu. No. Jest wysrany zawór. Nie trzyma, nawet jak tutaj ciśnienie podałem powietrzem. Ile? 4,5 mam na zaworze tam ustawione, na kompresorze, no to tutaj jak podałem powietrze, to i tak tutaj puszcza, nie? Tędy przelewem, nie? Tam jest kulka taka. Teraz tu podświetlę, być może widać tam coś. Czekaj, zaraz to zobaczymy. O. Tam jest taka kulka, o, błyszczy, o, widać ją tam, o, i ona tam jest gdzieś, coś jest niszczone na tym gnieździe standardowo, nie? I masakra, no. Ona tu idzie później, tu jest z tej strony. Tu widzę, rzeźba była odpowiednia już. Teraz wykręcę.
tutaj nakładzone już, o, podkładek, jakaś tulejka na tym jest nałożona. A tam w środku jest jeszcze ta sprężyna i kulka, nie? O, sprężyna. Kulkę tu. O, taki magnesik. O, i kuleczka, nie? To jest taka kulka 11,3 mm. No. Czy zakładam tą kulkę, czy zakładam, nie wiem, tu 11 kulki mam, nówki, to... No nie trzyma ten załóg, nie? Przelewa, bo jak tu tutaj nacisnę, tu powinno być przy 4 cisza. Powinni się przy 5 otwierać na przykład, nie? Czyli jak tutaj po prostu, tu sobie zatykam palcem, tutaj podaję pistolet z powietrzem, no to do 5 barów powinna być cisza. Powyżej 5 powinien tutaj przyzwyczaić, nie? I ten dopuszczać. A on teraz nawet 4 bary mam ustawione i naciskam tutaj i tak delikatnie puszcza, nie? To tak nie może być. I już mnie trzyma, już 2 godziny się z tym sram. Bo pomyłem to, bo tu było, kurde, kilogramy syfu. No, w końcu widać jakiś kolor aluminium, coś. Kilogramy było syfu. Tak samo w tych kielichach, nie? O, to ładne dno tam, czyściutkie. No, było wszystko normalnie, brudne. Jeszcze sitka zostały do mycia. Tamte kielich drugie to sobie tam stawiłem, bo sobie tutaj uszczelki dobrać, te o-ringi takie, nie, grube dookoła, bo one są szersze jak paliwowe. No i stoję z robotą, będę się teraz tutaj z tym srał, żeby to doprowadzić do ładu, bo muszę przefrezować to gniazdo tam. W środku widać to gniazdo, muszę to przefrezować. Dotrzeć kulką, muszę kulki kupić, bo muszę sobie kulkę do śrubokręta cyknąć migomatem, przyspawać. Taką jak tutaj mam, tylko ta jest krótka, nie? Ale to jest do innego zaworu mam, tu mam do mniejszych zaworów. No. I tam, kurde, w ten pasta do docierania i jedziemy z koksem, nie? Tu od tej strony. Koniec za krótki, nie? I też co muszę taki coś zrobić z takiej kulki. No i tak to jest właśnie. Tak to jest i stoimy, nie? Sobie szykuję akcesoria po prostu już do silnika, nie?